Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku po przerwie będę Wam opowiadał o NBA. Skupię się na podsumowaniu występu Sochana w tej najlepszej lidze świata. Opowiem Wam o momentach, tych takich najważniejszych, w jaki sposób tego koszykarza zapamiętałem w tej lidze. Także powiem Wam, co musi zrobić Sochan w przyszłym sezonie, żeby pod wodzą Grega Popowicza, który zapowiedział, że będzie dalej trenerem z San Antonio Spurs. Mnie to cieszy, no bo trenować i jakby uczyć się tej koszykówki pod wodzą tak legendarnego trenera, no to jest na pewno niesamowity background. Także doświadczenie i wiele może od tego szkoleniowca Sochan się nauczyć, moim zdaniem. Tak uważam. No i także chciałbym Wam tutaj podkreślić przede wszystkim Sochana z tego sezonu. Zapamiętałem na pewno z tego niesamowitego danka. Wtedy pamiętacie, gdy potrafił, wyskoczył i zadankował nad Sabonisem, czy także to zdarzenie, ta sprzeczka z Morrisonem, kiedy jako ten młody rookie nie dał sobie w kaszę dmuchać. Dzięki temu właśnie jakby zdobył te doświadczenie, szacunek w tej lidze. Często jest tak, że ci doświadczeni koszykarze, takich młodych zawodników, którzy jednak pokazują, że mają swoje zdanie, że no, potrafią walczyć się na parkiecie, jakby no, stanąć bark w bark z danym zawodnikiem. To jest w ten sposób Sochana zapamiętałem. Także udział w czasie weekendu gwiazd w Ring Star. Także tutaj warto podkreślić, że Sochan zrobił na mnie ogromne wrażenie wtedy, kiedy no, zdobył 30 punktów w pamiętnym meczu z Suns. Czy także warto podkreślić ten występ z 2 marca, kiedy no, miał double-double, miał 22 punkty i 13 punktów. Jeśli miałbym Sochana oceniać w danej skali, takiej od 1 do 6, takiej naszej szkolnej, to dałbym mu 4 plus, nawet 5 minus. No bo żeby ocenić tego zawodnika na 6, tego rookiego, który został wybrany z numerem 9, no to Sochan by musiał być taką pierwszoplanową postacią, zdobywać po 15 punktów na mecz, no, czy mieć często zdobywać double-double. Ale i tak ten sezon w jego wykonaniu oceniam bardzo dobrze, bo zadziwił mnie, bo gdy był wybierany z numerem 9, to powiem Wam szczerze, że nie sądziłem, że aż tak szybko się rozwinie. Także warto tu nadmienić, że w czasie tego sezonu potrafił poprawić te swoje rzuty wolne. Także co najważniejsze, starał się często rzucać za 2 punkty, za 3. Nie bał się podejmować tych trudnych decyzji. Dużo zbierał, był bardzo dobrym defensorem, ale o tym przed sezonem wiedzieliśmy. Warto nadmienić, że w 56 spotkaniach, które rozegrał w NBA, w 53 był jako ten taki starter. I to też jest pewnego rodzaju, bym powiedział, no, dobry wynik, że ten młody 19-latek jakby u Popowicza znalazł uznanie. I warto właśnie docenić, że popularny Pop tego zawodnika cenił i szkolił przez cały sezon. No i Sochan w tym sezonie zdobywał 11 punktów na mecz, 5,3 zbiórki i 2,5 asysty. Także do tego warto nadmienić, że zdobywał rzuty wolne z skutecznością 70%. Czego oczekuję od Sochana w przyszłym sezonie? Przede wszystkim musi on poprawić dribbling. Także no, liczę na to, że zacznie zdecydowanie więcej rzucać, że będzie miał takie statystyki 15 punktów na mecz, 12 zbiórek, do tego 6 asyst, że będzie taką pierwszoplanową postacią w drużynie San Antonio Spurs.
zawsze ten drugi sezon dla takiego rookiego jest zdecydowanie trudniejszy, bo jakby w tej lidze już ciebie znają i zawsze jakby potwierdzić te swoje umiejętności jest trudniej, ale no właśnie najprawdopodobniej Sochan przez cały sezon będzie się przygotowywał do tego, będzie trenował rzuty. Także tutaj warto docenić, że Polak jest tym wszystkim podekscytowany, ogólnie no czerpie z tego, że znalazł się w najlepszej lidze świata, gdzie jest 450 zawodników. Wyobraźcie sobie, że on w tym sezonie trenował z Ginobili, czy także z Timem Duncanem, który właśnie gościł na treningach z Antonio Spurs, także był u Parkera, który mu udzielał wielu rad. Sochan wspomina, że to, że przez ten rok w ten sposób tak spędził w NBA, że notował takie dobre liczby, mówił o tym, że gdy spogląda na te 5 pierścieni, które wiszą tam wysoko nad halą, że cieszy się, że jest członkiem takiej drużyny, tak wielkiego teamu, że trenuje i gra pod wodzą tak legendarnego trenera jak Popowicz. No i mam nadzieję, że właśnie ten kolejny sezon wykonania Sochana będzie zdecydowanie lepszy, no i przede wszystkim, że wyleczy tą kontuzję kolana, z którą w tej końcówce sezonu się zmaga. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie występ tego młodego, utalentowanego zawodnika. Tak jak wam tutaj właśnie mówiłem, no cieszy mnie to, że no, jego ten pierwszy debiutancki sezon no, przerósł moje oczekiwania, no bo o tym, że dobrym będzie defensorem, że będzie miał dużo zbiórek, że będzie dobrze zachwycał w obronie, to o tym wiedzieliśmy, ale właśnie dzięki temu, że jeden zawodnik San Antonio Spurs na początku został zwolniony, drugi wytransferowany, także San Antonio przychodziło przebudowę, to w pewnym momencie ten zawodnik miał no, dobry moment. To były idealne warunki do tego, żeby się uczył. I co najważniejsze jest to, że podobało mi się w poczynaniach Jeremiego, że nie bał się podejmować trudnych decyzji, że nie bał się, że rzucał często i w ten sposób właśnie na takim żywym organizmie, grając regularnie, mierząc się z przeciwnikami, potrafił zrobić niesamowity progres. Zachwycał nas wielokrotnie, gdy oglądaliśmy go na parkietach NBA i jestem w pełni zadowolony i chciałbym, żeby Jeremi zagrał w polskiej reprezentacji, ale pewnie to będzie bardzo trudne, biorąc pod uwagę to, że często drużyny NBA jakby no często jest tak, że niechętnie puszczają tych zawodników na zgrupowania polskiej reprezentacji, ale no Jeremi Sochan byłby ogromnym wzmocnieniem dla naszej kadry. Ja jestem ciekaw, jak wy oceniacie ten debiutancki sezon 19-letniego zawodnika, który na tych boiskach nie tylko prezentował fenomenalną formę, jeżeli chodzi o te liczby, grał regularnie, ale także no, często stał się pewnego rodzaju taką gwiazdą popkultury, no, na pewno był postacią w NBA taką wyrazistą, tak jak wam tutaj mówiłem, jak ja tutaj widziałem i wielu ekspertów podobieństwo jego do Dennisa Rodmana, ale pod względem tego, bym powiedział, tej fryzury i także przede wszystkim tego, że no, Dennis Rodman, legendarny zawodnik Chicago Bulls, no to był fenomenalny defensor, świetnie zbierał, nie rzucał, nie był takim shooterem, nie miał nawet gorsze statystyki te strzeleckie niż Jeremi Sochan, ale ja zawsze popularnego robaka ceniłem za tą postawę w defensywie i te zbiórki, że tak się rzucał. No i Sochan właśnie w wielu tych spotkaniach, które grał, właśnie potrafił w ten sposób nawiązać do tych wyczynów Rodmana, nie tylko tą fryzurą, ale także tą fenomenalną postawą w defensywie i co najważniejsze, dorzucił do tego, rzucał, nie bał się rzucać, jak na debiutanta, zawodnika, który został wybrany z 9 w drafcie, miał dobre liczby, jeszcze jeżeli w następnym sezonie właśnie poprawi ten dribbling, bo czasem bywało tak, że był za bardzo czytelny dla takich lepszych
obrońców, ale jak ten dribbling poprawi, plus do tego będzie lepiej rzucał za 3 i jeszcze poprawi skuteczność, jeżeli chodzi o te rzuty wolne, poprawi te wszystkie statystyki, no to niewykluczone, że w czasie takiego meczu gwiazd będziemy mogli go częściej oglądać, moi drodzy. Ja na ten właśnie drugi sezon wykonania Sochana czekam z niecierpliwością, no i także na draft, no biorąc pod uwagę, że San Antonio Spurs no, zajmowali w swojej właśnie tej dywizji przedostatnie miejsce. Ciekaw jestem, jak to wszystko będzie wyglądało, czy uda się ten pierwszy pick wylosować, no bo San Antonio Spurs ma 14% szansy, ale dla mnie najważniejsze jest to, że właśnie Greg Popovich zostaje, no i także, że Jeremy Sochan trenując, grając w barwach San Antonio Spurs, no ma do czynienia z teamem Duncanem, Ginobili, że z tymi legendarnymi zawodnikami trenuje. Także tutaj warto jest podkreślić, że jak zobaczycie na takie statystyki, ilość minut, na taki ranking zawodników, tych, którzy w debiutanckim sezonie dużo grali, to Jeremy Sochan zajmuje wysokie miejsce. Przed nim właśnie byli Tim Duncan i także do tego jeszcze Parker. No i właśnie na tym trzecim miejscu Jeremy Sochan, a za nim Leonard. No to powiedzmy sobie szczerze, to jest ciekawe towarzystwo, fenomenalni zawodnicy. Chciałbym, żeby choć w połowie Sochan miał podobną karierę, tą naznaczoną sukcesami jak Parker, Tim Duncan. Tego bym chciał. Najważniejsze jest to, że Jeremy w tej lidze no, cały czas pracował, jakby notował ten progres. Nawet w połowie sezonu, zanim go dopadła ta kontuzja, tak gdzieś w okolicy marca, lutego, no to pamiętacie, że jakby sezon, początek sezonu, to tak zaczynał z tymi statystykami 8 punktów na mecz, a już był taki moment, że nawet tych 16 punktów na mecz zdobywał, co było, no biorąc pod uwagę to, że San Antonio Spurs jakby są przebudowywani, no to uważam, że to dobre były wyniki w jego wykonaniu, a teraz z niecierpliwością czekam na NBA i jestem w pełni zadowolony z tego, co Polak w tym sezonie pokazał w tej najlepszej lidze świata. Trochę szkoda, że z uwagi na te problemy z kolanem jakby nie mógł zagrać, wziąć udziału w tym spotkaniu w tej nocy, co właśnie Marcin Gortat organizuje. Też z drugiej strony jestem ciekaw, jak tam będzie ta sytuacja z Gortatem wyglądała, czy zdecyduje się właśnie na bycie trenerem Washington Wizards, a jeśli się zdecyduje na to, no to wiadomo, że to będzie wiązało się z tym jakby z powrotem do tego całego takiej trochę kariery zawodniczej. Z niecierpliwością czekam na playoffy, no i na kolejny sezon w wykonaniu Sochana. Biorąc pod uwagę to, że był wybrany z 9 pikiem, to ten zawodnik moim zdaniem rozegrał bardzo dobry sezon. Dostarczył nam dużo emocji, dużo niesamowitych występów. Te flashbacki z tego sezonu to dla mnie, tak jak wam tu na wstępie opowiedziałem, no to ten dunk nad Sabonisem pokazał w tym sezonie wielokrotnie, że potrafi latać, że potrafi zadankować się w stylu Vince'a Cartera, czy także no, fenomenalnie zbiera jak Rodman. I także warto tu podkreślić, że nie daje sobie w kaszę dmuchać. Tak jak wam to wielokrotnie opowiadałem, te starcie z Morrisonem, tak jak Kobe Bryant wchodził jako taki młody zawodnik, młody gniewny. No i często, gdy dostał z łokcia od Jordana, oczywiście wtedy, kiedy sędziowie nie widzieli, czy od innego zawodnika, od Iversona, Hardawaya, czy Alzo Mourninga, Gary'ego Paytona, no to jako taki młody w kolejnej akcji chciał pokazać, że no, że nie jest ułomkiem, nie pozwoli sobie na wiele i nie z nim takie numery. No i właśnie Sochan postępował podobnie jak Kobe Bryant i to mi się podoba, bo właśnie w tej lidze, gdzie jest 450 najlepszych zawodników na świecie, no trzeba jakby pokazywać swoje umiejętności, walczyć i tak wam pewnie się wydaje, że
faulował, jak Kobe Bryant, że tutaj wdał się w taki trosz, tak, czy tutaj wytrzymał tą próbę nerwów, ale to tak często jest na boisku, że jednak na takie zaczepki rywala, oczywiście w taki sposób kulturalny, nie jakiś chamski, jednak trzeba odpowiedzieć. No, często bywa właśnie tak na boiskach tych NBA i zyskuje się szacunek właśnie od tych weteranów. Tak jak wam tutaj mówiłem, sezon w wykonaniu Sochana oceniam na piątkę. Spojrzę tutaj na mój szpigiel, czy o wszystkim wam tutaj opowiedziałem, jeżeli chodzi o zawodnika z San Antonio Spurs. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie tego koszykarza. Czy widzicie u tego zawodnika rezerwy? Czy Jeremy Sochan według was ten następny sezon rozegra zdecydowanie lepiej? Jaki element gry powinien poprawić? Czekam na wasze właśnie tutaj komentarze. Dziękuję tym wszystkim, którzy subskrybują mój kanał. Zachęcam do komentowania i jeśli możecie, to udostępniajcie mój kanał. Dzięki temu jakby poszerzę grono odbiorców i pasjonatów sportu. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, u mnie na kanale w najbliższym czasie będą pojawiać się materiały związane z Ekstraklasą, z tą ligą zagraniczną i także będą materiały o NBA. Najprawdopodobniej jeszcze w święta będę nagrywał, ale to już tutaj w ten piątek. Życzę wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!